Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. Na sali chyba nikt nie ma wątpliwości, iż w sprawie bezpieczeństwa Polski i Polaków budowanie zdolności obronnych wpisuje się w długofalową strategię, i to ponad podziałami politycznymi. A procedowana ustawa w wyniku konstruktywnej pracy posłów i ministra właściwego będzie skutecznie skorygowana. Pytanie, czy w myśl ustawy, gdy podwoimy stan osobowy armii, podniesiemy wynagrodzenia, zakupimy sprzęt, i takie jak samoloty bojowe, systemy obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, czołgi, wyrzutnie rakiet, śmigłowce, docelowe zwiększenie nakładów na obronność do 3% PKB wystarczy, czy może powinniśmy w obliczu realnego zagrożenia ze strony agresora Federacji Rosyjskiej, podobnie jak Turcja czy Izrael, doprowadzić do zwiększenia nakładów do 5% PKB? Dziękuję bardzo.